Uwaga, niniejszy tekst może urazić Twoje uczucia religijne, jak i wszelkie inne uczucia, jakie posiadasz. Jeśli nie chcesz zostać urażony, zakończ oglądanie w tym właśnie miejscu. Jeśli będziesz kontynuował, robisz to na własne ryzyko i nie przysługują Ci żadne prawa. Czytanie z listu świętego Tymasza do żab w stawie. I spytał Pan, Azaliż wierzycie mi? I oni rzekli, wierzymy. Ale chcemy, abyś cud nam ukazał jakoweś, wtedy uwierzymy jeszcze bardziej. Ale Pan im cudu pokazać nie chciał. Ale oni naciskali na Niego i uległ im w końcu. Rozchyliwszy odzienie swe, cud im ukazał. I zapisał Pan w swych notatkach. Na mężczyzn cud nie działa, sprawdzić na kobietach. Czytanie z listu świętego Tymasza do Rosołu. I zebrali się wszyscy wokół Pana i otoczyli Go kołem, aby wsłuchiwać się w słowa Jego. I rzekł Pan, nie lękajcie się, dzieci moje, nie lękajcie się ciemności, bo ciemność złą nie jest, a tylko mroczną. Wychodzicie z ciemności i w ciemność się zapadacie. I przytaknęli mu głów skinieniem. I co niektóry w stół czołem uderzywszy, o ciemności naocznie się przekonując. I Pan uniósł ręce ku niebu i rzekł, a między ciemnością narodzin, a ciemnością dołu ostatecznego jest czas na jasność. I Pan zaklaskał w dłonie oświadczając, niech stanie się jasność. I nic się nie wydarzyło. I zasępił się Pan. Tylko w ciszy ciemności nieprzeniknionej kroki uciekającego Judasza, unoszącego ze sobą garść bezpieczników, słychać było.